Może nie wlecę, ale... O, czekaj, schodzi, spadł, spadł, przeżyj! To sam. Przeżyj! Holo! Spadaj na dół! Dobrze, my friend, goń mnie! Goń ptoszka! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do następnego odcinka z Ark. Sam dzisiaj ze mną Kirias. Chyba. Kirias? Kirias i Tomek. Witam serdecznie. Okej, okay, jesteśmy w dwójkę i plan na dzisiejszy odcinek jest mianowicie taki, że chcemy złapać jeszcze jednego kotka, tym razem na jakimś wyższym levelu, najlepiej taki 90, setny, jak się uda, nawet 116. I ewentualnie, jeśli starczy nam czasu, złapać T-Rexa, może być nawet na niższym poziomie, bo ja bardzo chcę mieć białego T-Rexa, bardzo, bardzo chcę mieć białego T-Rexa. I jeszcze chciałem wam pokazać plesiozaura, bo jest trudno go czasami znaleźć. Chłopaki, poczekacie tam, nie bazie, czy idziecie ze mną? Mogę iść. Do wody? No dobra. No. Tylko, ja tam jest chyba... To ja... No dobra, to w sumie ja poczekaj też, Kiri, bo jest chyba tylko... Spędziłem sporo czasu. Jest tylko... A, bo weź mnie złap. O, halo. A tu Kira, gdzieś? Złap mnie, daj. No jest, halo. Okej. Okay. Podrzuć mnie tam do wody, ja sobie wejdę, tylko pokażę, widzą tam plesiozaura, jak wygląda mniej więcej. On już jest w większości... Zagłodzony. Teraz zagłodzony, go... tak. Niedługo będziemy... Nie trafiłeś. Okej, okay, idemne. Dobra, spoko. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. I chcemy go sobie oswoić, bo chcemy mieć po każdym gatunku przynajmniej jednego linka. Co, Kiri, spadłeś? Albo i dwa. Albo i dwa najlepiej. Tylko nie wiem, czy na plesiozaurach po prostu to się, wiesz tam, zda test? Jak to można powiedzieć? Czy to będzie działać, czy nie będzie działać? Chyba będzie działać. A musi działać, co bo w nie tej będzie? Chwili już powiem wam, jest 35 czy 36 level. Ma 2500 HP, także wyobraźcie sobie, co to będzie, kiedy będzie na wyższych poziomach, a będzie na wyższych poziomach. Na oj, będzie, będzie. To jest po prostu czołg, który można kurde. Będzie działać dobra. W wodzie, w warunkach morskich. I tak jeszcze a propos naszej bazy, jak widzicie, zaczęliśmy się rozrastać troszeczkę, mnie przez jeden dzień nie było i chłopaki dali sobie doskonale radę. Tutaj jest już zalążek naszej metalowej bazy. Cholera jasna, wskoczę tam, ty dziadu. O, byłem. Ciebie. Jaki sposób? A, okej, okay, dziękuję. Działa, działa. Dobra, tu gdzieś będzie w tą stronę ten plesiozaur chyba, nie? Z tego co pamiętam. On był zaraz za tą skałą. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczymy. Ja za chwilę zejdę, tylko pterodaktyla muszę usadowić. No spoko, spoko. Ale jest uparty i nie chce. W ogóle na początku mieliśmy zamiar, żeby pobudować się w skale podwodnej, ale najprawdopodobniej spaliłem na panewce, ponieważ Tribe Nightwatch, który jest już naszym największym wrogiem chyba w tym momencie, zabudował po prostu tą jaskinię gate'em, Behemoth gate'em i nie da się w ogóle tam wejść. Nie ma najmniejszej szansy, żeby się tam w jakikolwiek sposób dostać. Cholera jasna. Wiecie co? Nie wiem, czy ja dopłynę. Mam połowę tlenu, nie masz a druga droga, długa droga. 300, U. ale ja płynę pieszo. Płynę pieszo. Aha. To no, delfinem to był. Ale nie ma delfina, wiesz? Bo delfin był w zagrodzie. Delfin był w zagrodzie. O, damny. Kurde, dobra, wraca w takim razie. Nie no, muszę wrócić, bo ja nie dopłynę. Dobra, to wezmę delfina z zagrody. I popłynę tam jeszcze raz, to obcisk minutowy. Easy peasy. We can do this! O, jeny, jeny, jeny. Górę! Dawaj, diable! I w ogóle, jaki mamy plan na następne, nie wiem, parę dni? Chyba kończymy bazę do końca, nie? Tak, okay. Będziemy kończyć bazę metalową i będziemy wtedy obrabiać ją... A co obrabiać? Będziemy tworzyć wieżyczki. Nie, 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 kiri, 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 widzę cię. Ojej, chłopak mi spada. Czekaj, czekaj, ja bo tu kryzys mam! Tomek! Ja mam tu kryzys! Słucham cię. O, duszę się! Halo! O nie! Diabeł, nie, nienawizji. Nienawizji się duszę. Znaczy, nienawizji się duszę. Halo. Okej, wypłynąłem. Chłopaki, wykryłem nowy dźwiękowy bug. Co mam tego? No, delfina masz. O, halo! O, dziękuję! Jak się dusisz, wychodząc z wody, to masz dźwięk kobiecy. Jej! Tak. Dlaczego? Arku, dlaczego tak jest?
Takie Bo jak zwykłe? jesteś w zimnej wodzie, to ci jajka się kurczą. A, dlatego pindol znika. Dobra, ale teraz gdzie jest Plesio? On gdzieś tutaj powinien być, z tego co pamiętam. Słuchaj, tak jak ci mówiłem, jeżeli patrzysz na naszą bazę i widzisz naszą skałę, powiedzmy w ogrodzie, tak, i widzisz skałę, gdzie tworzymy bazę, to tworzy jedną linię. I musisz być mniej więcej na wysokości czerwonej wieży. Jestem tu obok Kiriasa z powrotem. Chyba coś pokićkałem. Mniej Chyba więcej tak. na wysokości czerwonej wieży, czyli otworzy jedną linię. Dobrze, skorzystam z twoich tipów. Nie. Chodzi mi o to, że wieżę masz po jednej stronie, natomiast teraz się skup. Skupiam się. Nasza wyspa plus nasza skała tworzy jedną linię. Tak. Okej. Nie działa. Mam tam zejść? Nie, nie schodź, Tomek, nie bij! Nie, nie, spoko. Nie, no już schodzę, poczekaj, Pokażę. zaraz Ja zmienię. wpadłem do tej dziury. Świetnie, Padłeś świetnie. do dziury! Nie! Kiri! No halo! Czekajcie. Zgubić się we własnym domu. Jak to możliwe? Tu jest bardzo dużo tych wszystkich śmiesznych rzeczy. Tu są te obeliski. Czekaj, ja wiem, gdzie to było. Ja Już tam już biegnę. pamiętam, ja już sobie trafię, bo ja pamiętam, gdzie była podwodna jaskinia. Dobra, słuchaj, słuchaj. Koło No ja jaskini, dokładnie dokładnie wiem. koło jaskini. Ja dokładnie wiem. Ło! A, okej, to jest delfin. Delfinu. Dobra, przypłynę sobie to na dół, to gdzieś to powinno być w tym kierunku. O, co o, nie, to nie. Halo? Okej, już myślałem, Będziesz że się miał na pewno, zlutowałem. to nazywam, ja to sobie nazywałem skały Heraklesa. Masz jedną dużą skałę, drugą dużą skałę i taki łącznik między nimi. I tam są po jednej stronie perły, na pewno je znajdziesz. Także spokojnie, Czy wiesz co, już to tam płynę. o to chodzi bardziej, że to wszystko jest identyczne pod wodą. Ciężko się połapać w sumie. Dobra, jeszcze raz diabeł. Twoja echolokacja zawodzi jak zwykle. Nie jesteś prawdziwym nietoperzem. Ty głąbie. O, halo! Thor, Halo! Jestem nad wodą. Jestem daleko za wodą. help me, Co help to za me. rekin? Uciekaj od rekina! Dobra. Thor, wyciągnij mnie z góry koło naszej bazy. Tam? A dokładnie pod naszą bazą. Utknąłem, kurde. Dobra, Gdzie utknąłeś? skupmy się. No, pod naszą metalową bazą. A co się stało, Kiri? Zablokowałeś się, Okej, czy? to płynę. Wiesz co, zapomniałem, że tutaj nie ma rampy, jakoś O. wlazłem niepotrzebnie, Okej, no. dobra, mam jaskinię zwykłą, lądową. Będzie tutaj gdzieś. O, ropa się wydostaje. Tutaj powinna być taka chatka. I tutaj, w tą stronę. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy to jest to. Dobrze płynę. I w dół. Dawaj. Ale przerąbane, naprawdę przerąbane się pod wodą połapać. Naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mogą to ogarnąć. To jest jakby druga mapa w ogóle. Tak. O, jaskinia, jaskinia. Jest, jestem. Mam plesio. Czemu on jest zostawiony tak sam sobie? Nie wiem. Niedobrze A chyba. gdzie jest Grokan? Nie było mnie Nie przy mam tym. pojęcia, gdzie jest Grokan. Okej, mamy tu naszego plesiozaura. Ma już 570 fuda, niedługo będzie tejmowany. Tylko, że... O, jest Grokan! Jest Tak, Grokan! powinien. Leży tu sobie. Próbuje mnie dziubać czymś. Kurwa, ja też wpadłem. To niedobrze. Okej, to więc tak wygląda plesiozaur. Pokaż dzióbka. O, jaki piękny! Jaka długa szyja, człowieku! Ajo! Ale lipa. Co jest? No, diabeł, musisz nam Dobra, pomóc. idę pomagać przyjaciołom. Friendship is magic. Ale Co się lipa. stało? Bo chciałem znaleźć miejsce, nie? No, jakie miejsce? No, miałem to samo. Gdzie jesteś? Utknęliśmy w dziurze. W której dziurze? No, pod naszą metalową bazą z filarami. Okej, jestem tutaj. Będę musiał to zakleić, wiesz? Jestem pod naszą metalową bazą, przyjaciele, i... A to wy jesteście w Wejdź od bazie, razu na tak? pterka, nie. No, znaczy Znaczy się pod bazą, na ale skałach. przy skałach, Aha, no. czyli muszę was pterkiem sięgnąć.
Taka sytuacja. Tak, jest jeden z Tak, czterech. dobra. To dajcie mi sekundę, wezmę tylko sobie, odłożę ichtiozaura do naszej zagrody, zakładając, że ją znajdę. Tak, tu jest. Taka dziwna sytuacja. Halo? Zagroda. Halo? Gdzie jest zagroda? A jest, jest, mam. Boże, jak ciemno tu jest pod tą wodą. Halo, jaki ty jesteś szybki, delfinu. Dobra, zamykamy. Idziemy ratować chłopaków. Okej, wypływam. A co się stało? Tam jest jakaś skała, która was blokuje i nie możecie wyjść, czy na jakie to jest zasady? Dziura, taka dziura, tak, Dziura. dokładnie. Aha, kurde, te dziury, nie? Z dziurami zawsze. Przez całe życie masz problem z tymi dziurami. Dobra, już idę, wchodzę tutaj. Czekaj, Kiri. O. Dało się? Na prawo. O, okej, jestem. Biorę pterka. I na ratunek. Chłopaki, ale ja was tu nie... Czekaj, tu coś jest. Jakim cudem ja mam się do was dostać? Powiedzcie mi teraz. Tam, gdzie jest rampa zniszczona. Jest tu zniszczona rampa? Kiri, No, tam, wejdź na gdzie... tą skałę. Wejdź na tą skałę O! obok ciebie, za tobą. Tylko musisz zniszczyć te Dobra, traczowe. dobra, 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 dobra. Na ratunek! Stój. Kiri, wejdź na tą skałę, jak możesz. Właśnie nawet nie mogę skoczyć, o. Bo podskakuję tak w dziwny sposób. O! Udało Jesteś. się? Nie, ja tu wyskoczę, ja tu wskoczę tym terkiem. Hopa. Na spokojnie, damy radę. Wybaczcie. No, to akcja ratunkowa się Tak. zrobiła. Ej! Czekajcie, czekajcie, bo mi coś tu laguje i nie mogę wyfrunąć. Traczowy miałeś Wiesz co, zniszczyć. ale ja to będę niszczył. O! Mam. O, masz mnie. No i Masz słuchaj, mnie jest taka górę, sytuacja, górę. że no nie da się. I trochę sfejlowaliśmy, chłopaki. Czyżbym był za A, wy ciężki? jesteś za ciężki, dokładnie. Kiri, weźmiesz moje rzeczy, niektóre. Jasne, jasne. Narkotyki. Strzały. Trzymaj, ratujemy chłopaków i idziemy szukać sejberów. Kurde, jakie lagi, co tu się dzieje? Blokuje się o wszystko. I strzały. Okej, dobra. Wiecie co? To zrobimy sobie małe cięcie. Jak ja wyjmę chłopaków, już się spotkamy na górze. I będziemy kontynuować naszą przygodę. Jej! A więc okej, wróciliśmy. Zaczyna się robić jasno. Musieliśmy przeczekać noc, żebyście mogli coś zobaczyć w ogóle, jak będziemy szukać naszych tygrysków. W sumie tygryska jednego i T-Rexa. Białego! Białego T-Rexa. Tu chłopaki coś gadają obok nas. Dzwonię. Dobra, więc Słychać, chłopaki, słychać. jesteście, tak? Tak? No Are you tak, ready to zgadza rumble? się. Dobra, wskakujemy na nasze pterki, nie pterki, jeszcze sobie załatwię tutaj jakąś pochodnię. Włączyć, czemu nie? Uuu, ale ona światła daje tyle co nic. Dobra, coś tu świeci. Tor widzę na fangu, gotowy? Kiriasu dajo! Where are you, my Jest friend? gotowy. Halo, co być? Ja już wyszedłem. Jej, dobrze! Znaczy, ja idę właśnie w miejsce, gdzie zawsze są te fan, gdzie zawsze są cybertuty, Gdzie są także zawsze zobaczymy, co cybertuty. z tego Dobrze. wyjdzie. Sobie jeszcze ustawię tutaj lornetkę, dajo, żeby widzieć coś. I też A poczekaj chwileczkę tylko, wylecę na górę i będę szukał bo... mniej więcej tych. Bo te, w sumie te cybertuty się gdzieś trzymają też tu blisko tych skał często, nie? Tak, I mi tak. E, tak, jak Właśnie. najbardziej. I mi się wydaje, że raczej Wzgórza, skały. przy tej czerwonej wieży Także. jest często Saber jest jakiś fajny. A co to zablokowane ptaszysko robi tutaj? Który ty masz level, kochaniutki? 76. Czarny argentowis, ale czarny! Taki ładny! Kurdełe. Czekajcie, a wlecę na górę, bo tu też jest sporo ich. O! A ty diable, co tu robisz? Który ty masz level? 8. Słaby. Dalej! Halo. A wy gdzie jesteście dokładnie teraz? Akurat mam 2, 16 i 12, także niestety nie kwalifikują się Ajajaj. na. Na rozpierdol. No, przemierzam górę, Oj, żeby tak kiri, było. kiri, O, ujusu, jak Kiri. skrzypisz. Krofonik. Setny level! Wild Mage Sabertooth! Gdzie? Tylko jest na skale, kurde, ale się ciulowo ustawił. Gdzie jesteście? Ciebie, ty tu nie wlecisz, wiesz? Ja tu może nie wlecę, ale. O, czekaj, schodzi, spadł, przeżyj! To sam.
Przeżyj! Holo! Spadaj na dół! Dobrze, my friend, goń mnie! Goń ptoszka! Biegnę pod bazę. Chodź. Czekaj, podejdź pod górę, naprzeciwko naszej... Uuu, bym mnie dziobnął! No jo! Czekaj, to jest... O, lecą. Już są na samym dole praktycznie, pod lasem. Jak jest ta chatka na dwóch filarach metalowych? Już cię widzę. Widzisz mnie? Widzę cię, jestem pod tobą. Okej, tu jest jakiś mam. Uważaj, bo to już lecą te fangi. Jeden jest setny. Setny? Czarny jest setny. Nie, jest ósmy, przepraszam. Dobra, teraz musimy jakoś je ładnie zaciągnąć. O, jest Ikirias, okej. Jak to trzeba zrobić, żeby teraz zrobić, jeśli nie narobić? Dobra, stańcie ewentualnie, jeżeli można, na tym domku. Na domku, tak? A poczekaj, pod skałą może stanę i jakoś spróbujemy ich uśpić. Tutaj stanę. O, mróweczki. Czy na domku? Cholera, boję się. A ty wytrzymasz tam ich ataki na spokojnie? Tak, spoko. Dobra, to ja zrobię tak, że stanę sobie tutaj na skalę. Mam nadzieję, że jesteś ustawiony na pasyw, przyjacielu. I spróbuję jakoś uśpić. O, pięknie. Nie atakują cię. Się zajęły czymś tam. Weź, trzymaj go. Bing! Kurde, nie trafiłem. Wow, co to za lag? Halo! Ten set trochę bije, powiem szczerze. Właśnie, też mi się tak wydaje. O, będzie miał w takim razie dobre statystyki, jeśli mu jeszcze damage podniesie. Czekaj, spróbuję stanąć na tym domku, jakoś strzelać. Wiesz co, ja tą ósemkę zabiję. Dobra, ósemki nie ma. Dobra, stanę tutaj i najwyżej trochę odsunę ptaka, wiecie? Tak zrobimy. I będę go próbował z podłogi usypiać. Dobra, lecę już do ciebie. Wytrzymaj! Kiri, strzelasz w niego, widzę. Ja tak, jak najbardziej. O, pięknie. Śpi. Poczekaj, żebyśmy go nie zabili tylko. Spadaj, Dylosem. No, to niech mu się chwilę. Niech mu się torpor trochę nabija, my się zajmiemy tym Dilosem. Poczekaj, to Dilo jest mój. Dobra, już śpi, Dilo uspany. Dobra. Czekaj, dupala. Spróbuję zagrować na siebie. Nie, spokojnie, on sobie biega. Śpi, dziadu. Nie chcę cię zabić. Śpi, dziadu, tak? Śpi, a ty co usłyszałeś? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Spokojnie, przyjacielu. Diabla! Prożnie. O, no zaśnij, kochanie. Baby, my baby. Go to sleep, you bitch. Ale jesteś obity już. Śpi. O, czekaj. Spokojnie, Kirias, bo on jest obity strasznie. Nie możemy go zabić. Ja pierdykam, jak jeż wyglądasz. Spoko. Śpi, dziadu. Nie. O Jezus, jakiś ty zakrwawiony. Dobra, dziabaj go jeszcze raz. Jaki wytrzymały dziad. O Jezu, nie trafiłem. Fuck. Zaśniesz ty czy nie? No patrz, ile on wytrzymuje, nie? Co to ma być? Czekaj. O, jest! Pięknie. Zerombista. Zobacz. O. 990 torporu, 3400. 84 życia mu zostało. Holy shit. 84, no. Ledwo przeżył. Dobra, to kiedy przypilnujesz go tutaj, ja polecę z Torem. Czy ty, Tor, pilnujesz? Ja z Kiriasem polecę szukać dalej białego T-Rexa. Jesteście na pterkach. Spokojnie. Jesteśmy na pterkach. Dobra. Ja mam pistolet, to mogę go przypilnować. A, no dobra, to wskakuj na pterka i lecisz ze mną. Co ty na to, Tomusiu? Nie ma problemu. No to dawaj, lecimy. Czekaj, mamy już setnego tygryska. Ale zajebiście! Ooo, do niego siara. Narkotykus do niego rzucę. Już. A, jak chcesz, to mogę ci dać, bo ja mam przy sobie trochę. No spokojnie. Trzymaj, też ci setkę tu wrzucę. 60. O, okej, dobra. 150 idziemy, chodź, Kiri. Musimy znaleźć białego T-Rexa. Kiri? Co? Zostawiam ci fanga. No, jestem, spoko. Okej, dobra, to lecimy. Tylko ciekawe, czy nam się tego T-Rexa uda uspać. Ile masz strzał, ewentualnie, Tomek? 120. 120, dobra, damy radę. Kto da radę? To nie da rady, jak my nie damy rady, nie? Czy jakoś tak? Mogę jeszcze dać strzały, jak chcecie. Nie, na spokojnie. Starczy. Ja mam jeszcze 87. Dobra, leć w górę. Idziemy pod rzekę, bo tam gdzieś najprawdopodobniej będą. Zazwyczaj są tam te białe. W ogóle zauważyliśmy, spokojnie, że jak są T-Rexy, jak mają zazwyczaj jedno namaszczenie, czyli powiedzmy biały kolor, czy jakiś tam brązowy, różne takie namaszczenia. To się tak namaszczenie się nazywa, dobrze? Dobrze to... Maści. Ja mają różne maści, halo.
to zazwyczaj mają bardzo podobny level i są różnej płci z tego, co założyliśmy. Okej, podlecę sobie tutaj po tą górę, powinno tu być i sporo. I mi się wydaje, że chłopaki, nie ma znaczenia, jaki level tego T-Rexa złapiemy, bo i tak level, który my mu nabijamy, ma największe znaczenie w sumie w tym, jeśli chodzi o damage, HP i tak dalej, nie? Także... Zgadza się. Czy wyjściowe statystyki będzie miał wtedy wyższy, będzie miał wyższy level, natomiast i tak no, no, my go no. Tylko, że dopracujemy. Zaoszczędzimy sobie dobre 10 godzin. Przy levelowaniu, znaczy przy tejmowaniu setnego levelu zajęło nam to ile? Znaczy, który mieliśmy? 76 level? Tejmowaliśmy... Tomek, ty siedziałeś w sumie, bo to twoja no, ja siedziałem z nim chyba z koło 6-8 godzin. 6-8 godzin. Jak widzicie, to jest przerąbana sprawa w ogóle, żeby takiego dziada stejmować. Tutaj zazwyczaj jest ich sporo, przy samym brzegu. Dobra, diabeł, ustalmy, że tutaj będzie zborny ewentualnie. Tu od tego momentu liczymy... Przy brontozaurach, tak? Albo... Tak, tak. Będziemy po prostu określać kierunek od tego miejsca. Dobra, spoko. Tak zróbmy. A ja tutaj się rozglądam za Rexem. Chyba, że tu mamy spinkę. Co na to, żeby białą spinkę stejmować? Zobaczę, który ona ma level, bo spinki w sumie nie mamy. Spinki nie sumie, mamy, dokładnie. W sumie fajna odskocznia. Spinka jest drugim na 8. Ósmy. Powinno być szybciutko. Powinno być szybciutko. A szybko ją uspać, natomiast... Jak z... Levelowaniem na początku będzie, nie? Jak z levelowaniem, dokładnie. Dobra, wiesz co? Przelećmy się tu jeszcze dookoła, zobaczmy, czy nie ma właśnie jakiegoś takiego białego Rexa i ewentualnym wyjściem będzie właśnie ta spinka tak. W takim razie. Co, dobra, pójdę pod raptory. Górkę, pójdę na górkę tutaj, bardziej na północ, żeby zobaczyć, czy... A co tu się jakieś... zepsuło? Tu są jakieś... Czekaj, bo tu jakiś drop przed chwilą zleciał, nie wiem, czy tu jakiegoś gracza nie ma. Jest jakiś Rexio. Jest jakiś Rexio, ale on jest czarny. To mi się nie podoba od razu. Ja chcę mieć białego Rexa. Ale czarny też może być. No dobra, ewentualnie. Poczekaj, tylko zobaczę, który ma level. 16. Jest taki zielonkowo-czarny. W sumie spoko już poziom i to jest ewentualnie następna opcja. Okej. Zobaczmy, co tu jest dalej jeszcze. Są jakieś bazy, w ogóle boję się, żeby mnie nie zastrzeliło nic. Ogólnie... Nie, po tej stronie tak? Rzeki akurat jest spoko. Okay, już raz się właśnie przekonałem, że nie warto latać. Nisko. Nisko, dokładnie. Nie warto latać nisko. Kurde, jak na złość. Nigdy nie możesz znaleźć tego. Dobra. Do rzeki, do morza, czyli w sumie nic nie ma. Wracam. Dobra. Oj. Wiecie co, nie ma chyba nie ma teraz sensu szukać tak na siłę tego Rexia. Widocznie będziemy musieli sobie go tak poza odcinkiem troszeczkę oswoić, bo to mówię, bo to będzie mały level i to jest tylko kwestia tego uspania. A jestem ciekawy, bo ja nigdy w życiu nie jeździłem na spince. I nigdy nie widziałem, jak ona atakuje ani to zróbmy. To możemy to zrobić spinkę, to będzie mało. Spinka jest szybsza i wytrzymalsza od Rexa, natomiast tak? Słabsza, jeżeli chodzi o bicie, tak. Aha, to nawet nie wiedziałem. Ma no większą, super. Jest wytrzymalsza w sensie, jeżeli chodzi o staminę, może szybciej i dłużej biegać. O, no to zarobiście. A jak ze speedem? Jest dużo wolniejsza od Rexa? Jest szybsza. Szybsza jest. Jest szybsza, w moim mniemaniu jest szybsza. Czyli no, same tylko, plusy w tym razie. Ja wtedy, jak byliśmy jeszcze na innym serwerze, mieliśmy spinkę, tejmowaliśmy ją na 72 poziomie, też 6 godzin, a tylko tam timing był szybciej. No, ja rozumiem. Tak. Natomiast, dawała czadu. Dawała dobra. Czadu. Chodź tu moja piękna, ty bielutka. Czekaj, ty. Tutaj się nie możemy akurat ustawić, chyba że czekaj. Wiesz co? Karno. Trzeba jakoś ustawić takie miejsce, żeby... A jak co byś na to, żeby postawić go przy tym brontozaurze? Bo to przy brontozaurze go nic nie złapie. Czyli zobaczę tylko, czy nie ma nic agresywnego tutaj. Wiesz co, zlurować go raczej też nie będzie można. Kurwa, tu raptor gdzieś. Biega, niedobrze. Dobra, wiesz co? Zróbmy tak. Myślę. Eś! Nie trafiłem. Ja wezmę tego raptora, zrzucę go po drugiej stronie rzeki, powiedzmy. I spróbujemy wtedy się dostać do tej spinki. Chodź tu, diabla fita. Dziadu. Słuchaj, przyjacielu, tu masz koleżankę. Tylko ona tutaj cię dziabnie. Wiesz co, zróbmy inaczej. Zostawmy... Chyba będę. Da się ją jakoś tutaj zagrować. Dobra, wiesz co, ja sobie odrzuciłem tego raptorka tutaj. Ja wejdę do rzeki, bo to jest 8 level spinki, stary. To on za dużo tego damage'u mi nie pierdzieli, a ja ją szybko w miarę uspię, co mi się wydaje. Ona się na mnie nie skupia w ogóle. O to chodzi. Poczekaj, ja sobie tu postawię ptaka na spokojnie. Tu go nic nie powinno zeżrzeć. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Jak coś, to będziemy widzieć, że coś go atakuje. Chodź tu, kici do tatusia. O, ale ty jesteś duża, jak topasz?
Dobra. Ojajuj! Ojajajujajaj! Diabeł, mów, czy mam cię ratować? Dobra, dobra, nie, no spokojnie, daję radę. No nie, ucieka, 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 dobra. Ty, no nie biegaj tak, ty dziadu. Dobra, dostała w czoło. Coś tam je, dobra, no spokojnie. Ona może być w sumie w wodzie uspana, nie? To nie przeszkadza. Może być, nie ma problemu. Tylko żeby, kurde, jej piranie nie zdać. Już?! What the fuck?! Śpi! No, to była szybka akcja. Była bardzo szybka akcja, ile ona ma? Zobacz, ma 105% damage'u. Ciekawy jestem, na ile wychodzi. Ma 1100 życia przy 8 levelu? To już jest nice. 350 staminy, nie wiem, to chyba nie jest za dużo, ale i tak jak na spinkę, to chyba do przeżycia. 280 fooda. Moment speeda setkę. No dobra, zobaczymy, jak też się wylosują te dalsze statystyki. Nie jest aktualnie w tym momencie źle. W sumie dobrze, że w wodzie. Ale tylko piranie mogą ją zerzeć i to jest problem, wiesz? No właśnie, to jest ten problem. Nie wiem, czy nie będziemy musieli jej ogrodzić za chwilę, no ale niestety to już zrobimy poza odcinkiem, bo to jest tylko marnotrawstwo czasu waszego. A więc, no dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Nie było dzisiaj... było dzisiaj troszeczkę spokojniej na odcinku, jak zauważyliście. Może to jest spowodowane tym, że jestem tak strasznie zmęczony, jak chłopaki też. Cały czas coś robimy, jak nie w życiu, to na serwerze i... Bateryki się czasami muszą wyładować, nie? Zgadza Ale się. Spokojnie, no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pewnie w następnych odcinkach się poprawi. Mamy nadzieję na jakąś akcję, jak widzieliście, powoli jest ta nasza baza budowana. Czyli będziemy mogli być coraz bardziej zadziorni. Wydaje mi się, że teraz atakowanie innych tribów będzie jak najbardziej wskazane i pierwszy musi być wywalony ten pieprzony Nightwatch. Nie wybaczę im tej jaskini, im po prostu nie wybaczę, to miała być moja kochana baza. Wiesz co, ale to jest nie tylko jaskinia, to są też i góry, które oni blokują. No, wszystko blokują, to jest właśnie chamstwo na tym serwerze, na serwerach publicznych, szczególnie PvP, że jeśli jest jakiś główny tribe, który zbił na samym początku praktycznie serwera, on ma zaklepane wszystko dookoła. I nawet jak są podwodne jaskinie, nie ma po prostu szansy, żeby go rozwalić, przynajmniej w tym momencie. Nie wiem, jak właśnie działa C4 pod wodą, czy można je użyć, czy tego C4... Można, z tego co podobno można, bo granatów tak. Na przykład nie można rzucać pod wodą. Musimy zobaczyć, jak rozwiązać ten problem. I ewentualnie damy wam znać na nagraniu. I jeszcze chodzi, jeśli takie małe ogłoszenie odnośnie Arka. Ark będzie się teraz troszeczkę częściej też będę się starał wydawać częściej odcinki z Arka, bo wiem, że dużo z was czeka właśnie w większości na nie. Więc nie martwcie się. Po narkotyki. Dobra, to leci. Ja mam narkotyki, mam 150. Masz jeszcze. Tak. A, ja tam 60 sadziłem, spoko. Czyli będę nadal utrzymywał tą serię, o to się nie macie co martwić. I to jeszcze przez długi, długi czas. Najprawdopodobniej aż do finalnej wersji i wtedy też będę to trzymał. Bo jak na razie nie ma najmniejszej szansy, żeby ta gra mi się znudziła, bo cały czas są update'y. Też będziecie mogli widzieć jakieś nowinki z update'ów. Jeśli wyjdzie jakiś dodatkowy dinozaur, będę się starał go umieszczać na odcinku, także się o to nie martwcie. A więc do następnego odcinka. Siemano, chłopaki! Trzymajcie się, hej! Kiri! Okej, siemano!